Kolejny odcinek, kolejna trasa. Nie wiem, jak na przykład przełączyć między światami. W każdym razie tą krainę zwiedzamy i tu jest wejście do naszego sanktuarium. I chciałbym otworzyć te drzwi, dlatego zacząłem to nagrywać, bo być może, że jak to rozwalę, to... Właśnie chciałem, żeby to było nagrane, żeby było wiadomo, jak otworzyć drzwi naszego sanktuarium, bo do tej pory bo próbowałem tam zdobyć ten skarbiec, ale niestety nie udało się. Myślę, że trzeba coś jeszcze umieć. A teraz będziemy mogli przechodzić do naszego sanktuarium bezpośrednio, bo mamy te drzwi po lewej otworzone. I tutaj uczyć się zdolności. Bo przedtem musiałem całą drogę, no nie w tej krainie, akurat mapa się włączyła z tej już nowej, całą drogę musiałem przejść jeszcze raz do wejścia, żeby dojść tutaj. Na szczęście teraz już mamy krótszą drogę i możemy spokojnie sobie tutaj to wszystko zwiedzać. Zwiedzać jeszcze raz. No, tutaj była ukryta jakaś droga. Fajne jest to, że dobrze ktoś pomyślał, że losowo są te rzeczy tutaj robione, bo jak się taki... Oj, muszę strzelić. Bo jak ktoś... O, proszę. Bo jak ktoś idzie jeszcze raz... Nie! No to... Aha, tutaj jest to. Coś to muszę zdobyć, żeby to otworzyć. Jak ktoś drugi raz, tak jak ja teraz szedłem drugi raz do tych drzwi, myślę sobie, no i co, ja ciebie, całą drogę trzeba iść. Ale po drodze miałem dwa razy te kulki takie zatrute, w których były profity. I dwa zdobyłem. Profity. I to już wtedy jest ciekawie, znaczy ciekawie, no jest tak, nie jest takie bez celu podróżowanie. Tu jest tak jakby jakiś sekret był. Czy skrót. O, właśnie. Tylko, że... Muszę coś tu się nauczyć, żeby te fioletowe rzeczy otwierać. Myślałem, że może tym. Jeszcze jest opcja taka, że skoczę tu. O nie. Czyli musimy to zdobyć tutaj jakąś moc do otwierania tych drzwi. Może przyjdzie taki moment, że się po prostu zawieszę. Nie będę wiedział, gdzie mam iść. No, dużo tych wrogów tu. Na szczęście nie są jacyś strasznie silni i uciążliwi. Co prawda cały czas przypominam, że idę na poziomie łatwym. No ale... Gdyby było na przykład tak, że poziom łatwy to inne lokacje, inne zagadki, to myślę, że nie szedłbym na łatwy. Ale jako, że przeważnie poziom łatwy oznacza to, że przeciwnicy są mniej wymagający i po prostu nie trzeba się z nimi tak długo bić. A biorąc pod uwagę to, że czasu jest zawsze mało, staram się w miarę szybko to... Odrzut jest masakryczny. Ciekawe, czy przelecę przez to. Ha, przeleciałem. Super.
Czasem warto to spróbować. Przejście do katedry. Katedra to kolejna lokacja. Fajnie, że mi tu nie zrzucałem, jak tędy wskakuję sobie. Nie wiem, czy w ogóle powinienem tu iść. Opuszcza cię zmęczenie. Chodź ty, pełzaczu, krzykaczu. A to co? To jest raczej jakiś przeciwnik. No, to chyba przypadkowo wskoczyłem, oszukałem trochę system. To są takie jakby miny chyba. Bo nie przewidywali, że ja w ten sposób to przejdę, tak mi się wydaje. I w ten sposób sobie drogę do... Oj, no ale właśnie. Niestety. Tu jest ta ściana, którą jeszcze nie potrafię otwierać. No i co, mimo wszystko przeszedłem? Przejście do katedry. A to będzie nasza trzecia lokalizacja. Z trzema minibossami i z jednym wielkim bossem. Ostatnio nie przeszedłem do tej katedry stamtąd, z tej pierwszej, bo była jakaś właśnie ściana nie do przejścia. Zobaczymy. Nie będziemy tą katedrę zwiedzać, bo to tak... Tam nawet ani jednego minibossa jeszcze nie spotkaliśmy. O, układ jaskiń zmienia się po każdej twojej śmierci. Zobaczymy, jak katedra wygląda. Jacy są wrogowie. No, tutaj drzwi zamknięte. No i inna... Wow. Jaki pojazd. Co to się dzieje? To są takie grzyby trujące chyba. Ciekawe, czy bym otworzył drogę do sanktuarium. To by było dobre. Aczkolwiek... Powiem szczerze... Ło, jaka pułapka! Fajne! Ktoś takie pułapki zostawia. Droga katedralna. Ło, jaki koleś! Ile go trzeba bić! No dobra. Mam przynajmniej tam drogę otwartą. Tu jest droga do sanktuarium. Tak! Brawo ty! To będzie odcinek z otwarciem dróg i do katedry i do tamtego. Super. 3000, no to zobaczmy, czy coś tu możemy jeszcze się nauczyć, bo tak uczymy się wszystkiego. Praktycznie zaraz wszystko będziemy mieć, co możemy mieć. Więc wracamy do tej naszej krainy. Mamy wszystkie drzwi otwarte. Taki damy też tytuł naszemu filmikowi. Wszystkie drzwi otwarte. Bo udało nam się otworzyć i tu, i tu, i tu. Zjemy sobie arbuza. Bo arbuz jest dobry.
Lecimy. Za długo, żebym nie poleciał. Tędy. Kapliczka. Czy tu jest zamknięta droga? Tak, przez to fioletowe coś. Spoko, na razie zwiedzamy. Nie poddajemy się. Ten odcinek nazwiemy Wszystkie drogi prowadzą do sanktuarium. Czyż nie? Teraz pójdziemy tu. Dokąd to nas zaprowadzi? Ścieżka. Tajemniczą wąską ścieżką przeszliśmy. Dobra, musimy się rozprawić z tymi wrogami, bo to mnie znośni. A tutaj na górę, tu jest przejście, to nie. To pójdziemy tędy. Goni nas jeden krzykacz. Dowiedziałeś się dużo rzeczy. I teraz tutaj na górę. To otwórz sobie. Tutaj coś jest. Nic nie ma. Bardzo tutaj jest tak, powiedziałbym, ciasno z tymi drzwiami. Tamte i te korytarze takie są ciasne. Być może ta kraina jest taka. Pełny zapas amunicji. Skażony skarb zdobyty. Spróbujmy na górę wejść. No, tyle chodzę, to bym się... No, czekajcie, bo ja to tak nagrywam, a tu... Trzeba patrzeć na czas, bo to... No potem to za długie nie było. Nie, no w tym odcinku super nam poszło. Otworzyliśmy nowe przejścia. Nowe możliwości. Ja bym chciał to fioletowe się nauczyć rozwalać. No, ale na razie to tylko mam latającego smoka. Cyk, cyk, cyk. Pędzę jak przeciąg. O, tu mogę strzelić. Zyskać nowe rzeczy. O, tu coś się świeci. Ile tu wrogów, ludzie, człowiek. Czy będę mógł wejść do tej... chyba kapliczki zdolności? Chyba z całej krainy się zlecieli. To jest ten dzwon. Strzeż się gongu. No to dobra, ja się będę go na razie strzegł. O, tu oczy się pojawiły. Nie, no dobra, dalej się strzega tego gongu. Zobaczę, czy gdzieś jeszcze mogę pójść. Tu na dół mogę pójść. I tak też szybko czynię. Żeby się jakoś w miarę ciekawie to nam zakończyło, a nie tak. No, tutaj nic nie ma. A tutaj na dół. Tędy. Tędy i owędy. Tu też nigdzie nic nie ma. Ja no bardziej się skupię teraz na mapie niż na tych wrogach. Patrzcie.
O, tu coś było. Tutaj coś pominąłem. Dobra, nie zbieram tych okruchów, bo na razie mam, jestem, o tutaj właśnie. Tu można gdzieś przejść. To jest takie coś. Tu nic właściwie nie ma. Pełzaczy trzeba pokonać. Ale powiem wam szczerze, że no trochę już się nazwiedzałem. A tu dalej cisza. Nie ma żadnego minibossa. Chodzę i chodzę. Znajdzie się w końcu jakiś godny przeciwnik. Dobrze. Mam tyle odkrytej mapy. No to znowu to fioletowe. Mam nadzieję, że nie jestem na początku. Bo coś czuję, że jestem. Ale chyba nie. Tak. 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 Przydałoby się na serio coś ciekawego znaleźć. Pan poopowiada teraz. I mamy to. Będziemy mieli skrót. A do gongu jeszcze wrócimy. To jest chyba duża kraina, patrzcie na to. Tu na dole się pewnie wam coś wyklaruje ciekawego. Terenie modlitewne. No dobra. Do zobaczenia.